Czemu ona nie działa? O, ale to działa, dobra. Telewizor działa, jest git. Jest git. Nawet nie zamógł. Te wszystkie kanały już chyba posiadały, z tego co widzę. Tak. Ja. Dobra, ale czemu lampki się nie dołączyć? To jest pytanie. Lodówka chyba też działa. Czy my możemy w ogóle wybudować na przykład jakieś oświetlenie? Nie bardzo. Jest podłączone, jest, nie ma. Stalowa lodówka. Tylko i wyłącznie. Dobra, na razie dziele wyłączmy. Traktor się rusza. Aktor jest w bazie chyba. Ale rusza się, czyli jest. To się nie odzywa, menda jedna. Worek z ziemią trzeba wysypać. Ech, ugryzienie nadal jest niestety. Dobra, siekierę zostawmy na razie. Gwoździe chyba też możemy zostawić. Worek możemy na razie zabrać. Łopatę też bym zabrał. Dobra. Polecimy jeszcze sobie na jakąś wyprawę. W sumie kanister też wezmę. No, odpal. Kurwa, naprawdę. Taka mała sezonka. Aktor, odzywaj się do cholery. Mówiłem ci, że to nie wiem, tam przed chwilą. No faktycznie. No. Nie wybieraj się już nigdzie, bo ja muszę się przespać. Warto wiedzieć. No byłeś chyba w bazie jeszcze. No nie. Gdzie ty jesteś? A, wyskoczyłeś. No dobra, to jedź sobie, jedź. My tu w ogóle mieliśmy kolejne worki, to się przyda. My tu mogliśmy sobie to skopać, no właśnie.
A, tylko woda. W pierwszej kolejności woda. Nie to, żeby coś, ale woda nam się skończyła, mój drogi. To warto wiedzieć. No, nikt nie dolewał. Ten karnek z wodą. Dobra, on już był pełny. I zrobiony nawet. No i teraz jest git. W sumie bym coś zjadł tylko, to też dobry pomysł. No i trawa chyba nie odrasta, wiesz? W sensie jak się ją skopie, to już chyba potem jest dupa. W końcu przestało padać.
Jak tam ci idzie? Nie, w miarę jakoś. Rzeczy muszę naprawiać. Co ty tam w ogóle robisz, tak by the way? Szukałem nowej siekiery jakiejś. Skończyłeś się zadrapaniem. Szkoda, że nie ugryzieniem. Śmiałbym się bardziej. Tylko chyba muszę siekierę jednak ponaprawiać. Co, nie znalazłeś żadnej? Nie. To jest tak ciężko znaleźć chwilowo. Dobra, chyba wszystko. No, czyżby aktor przyjechał? Ogarnąłem sobie 11 worków z piaskiem. O, pogotowie! Zestaw medyczny już pod ręką był. Słuchaj, zrobimy tak. Ja się rozpakuję. Dokładnie zostawię to worki z piaskiem, które mam teraz w wyku. Pójdziemy spać i możemy pójść jeszcze na jakąś wyprawę. Okej, tylko mówię tym razem, jak mnie serio nie chwilący, bo to... No. To sorry. Okej. Dobra, to wszystko, to wszystko. Jeszcze piłę zostawię. Idziemy spać. Czuję lekki ból, niedobrze. Jak będziesz gotowy, to mów. No, okej. Kurtka poszła już. Rozpieprzyłeś? Dobra, muszę tylko po igłę nić iść. To jeszcze będziesz coś tam robił, tak? Znaczy najpierw pójdę, a później to pozaszywam albo coś, nie? No to dawaj. A, muszę tego przeciwbólowe wziąć. Już mogę. To idę ja już. Śpię. Tak do 5:30 myślę.
Pamiętasz, ile tobie się goiło to mniej więcej? Nie, tam nie pamiętam. A co robiłeś, żeby ci się to wygoiło? Zmieniałem bandaż. Jakby nawet nie używałem tego dezynfekujący. Po prostu bandaże, którym się raz zdejmuje i po problemie. Nie? Z czasem to ci się powinno mniej krwawić, nie? Na razie krwawi jak pojebane. Później już powinno być lżej. Ale tobie ugryzienie zniknęło. Dobra, nie jestem ready. Czekaj, tylko bandaż przemyje. A w ty nie przemyjesz. Ty mnie przemyjesz, Hector. Nie mamy tutaj do tego. Jest woda w środku. Ja jeszcze coś zjem. Ja tą wyprawę robię na takie mini miasteczko, na to nazwę. To znaczy, ja miałem pomysł, żeby w ogóle na miasto polecieć. No nie wiem, ja tam wolałbym tam to dokończyć, ale tak jak wolisz, nie? No to dawaj. Gdzie masz tą karetkę swoją? Tutaj. Da się włączyć sygnał? Dobre! Może lepiej to wyłączyć na tym. Już mi się podoba. Ej, no, nie zabieraj dziecku zabawy. No, jak będziemy jechać tutaj przy zombiakach, to nie wiem. Światełko sobie można zostawić, no. Dobra, ale bez tego sygnału. Przemyślę. Oczywiście jak po ciebie się gdzieś jechało tym, no to oczywiście sygnał. Żeby jak najwięcej zombiaków kurwa zgromadzić, nie? Oczywiście. Zrobię parę kółek. I to jesteś kumpel. Jak lewiko. Musiałem. Jasne, niech tak jeszcze widzę. Niech wszystkie się zlatują. Dobra, weźmy. No patrz, one teraz nie wiedzą, co się dzieje. I oczywiście przyjebał, kurwa, w drzewo. Jechałeś ten w ogóle? I karetka jest świetna. No i teraz przyjeżdżamy przy tym miejscu i nagle jeb. No wyłączyłem. Tu jest to mini miasteczko? Co znowu się ich tutaj tyle naryspiło, dopiero je powybijałem. Nie musisz mi dziękować. A, rozumiem, że to tutaj. Tutaj jakby dojeżdżam tylko. No trochę ich tu jest. Trochę dużo ich tu jest, Hector.
Ja tu widzę... Ja tu widzę dużo zombie i larwy. Które wezmę oczywiście. Oczywiście. Ej, tu kluczyk do samochodu leży. Tam bierz i... Nie wiem, czy to właśnie nie ten. Oczywiście, że ten. Ten jest prawie żenówka sztywka chyba. Sobie to sprawdzę. Ty, no, ładny jest. I zatankowany pod korek. Prowadziłem ci kolegów, tak by the way. Od której strony? Od lewej i od prawej. A żeby za nudno nie było. No. Nadal liczę na to, że cię ugryzą. No właśnie, widać. Dość się chyba próbuje dostać. A nie, to w środku jest kelnereczka. Albo El Kelnero, ale nie, raczej kelnerka. Kapka burgerowi, fartuch. Uuu. Bagażnik sprawdzałeś? Który ten u mnie? Mhm. Nie. A akurat coś dla ciebie, apteczka. Ha, 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 żebyś się nie zesrał. Znalazłem wybieracz, ten raz dla ciebie. Akurat na test. Ale ci smutno będzie po tym, co powiem. Co się stało? Akurat mnie ząbek dotknął. Co, nie ugryzł cię? Nie ugryzł. Tylko zadrapanie. Karma wróci, spokojnie. Już słyszę. Specjalnie dla ciebie. Taki prezent. Lektorku, gdzie ty jesteś? A na tyłach, na tyłach.
Ja usłyszałem, że ktoś się rozbił. Tak ja, bo okazało się, że drzewo, które było takie malutkie, nie było takie malutkie. A to akurat sobie zupę zjem. Ale jestem chuj. Widzisz, jak na razie to one do mnie lecą. Jeszcze gdzieś się alarm włączył. I to akurat chyba w moją stronę nawet. A powiedz ci jeszcze coś lepszego? No. Zabiłem koło karetki. Jak będziesz potrzebował pomocy, to mów. Nie, alarm się gdzieś indziej włączył. Chyba trochę ich tu jest, nie powiem. Odpaliła. Odjeżdżę damy. Tylko strzelbę trzeba ogarnąć. No, została w karetce. No nie, strzelby nie ma w karetce, ale w bazie jest. A. Ty kurwa, wiesz co, tak ja się z siebie śmiałem, ale zaraz ja mogę mieć problem. No to zaraz wrócę ze strzelbą, chwilę. Będzie masowe czyszczenie. Jest ich tyle, że ja pierdzielę. No to zaraz nie ja będę ugryziony. Nie zesraj się. Tak, ile zombiaków? Aźne ilości? Lekkie na pewno. Jesteś koło naszej bazy już. No szybko wracam po strzelby sobie i wracam znowu. Pamiętasz, jak ty tam mówiłeś, że chciałeś przejechać przez takie małe drzewko, ale ono jednak nie było takie małe? Tak. No to jeden do jednego. Zrobiłeś to samo co i ja. No bo na drodze się pojawiło. No. Dokładnie. Ludźku was trochę jest. No dobra, no to bierzemy strzelbę.
Użyję obrącz. A jesteś już w okolicy, czy nie? No nie, jadę. To jadę zobaczyć to, tą rozwałkę. Nie chcesz sobie strzelby też wziąć trochę postrzelę? Nie, aktor nie chcę, naprawdę, wierz mi. Kurde, ile tego tu jest? Chociaż wiesz, gdzie one się zgromadziły? No, ja wiem, gdzie się zgromadziły. Doskonale wiem, gdzie się zgromadziły. No to gdzieś się zgromadziły. Wokół twojej karetki. Nie była moja karetka. To co? Tam, gdzie była moja karetka. A zabrałeś ją? No, a myślisz, że czym do bazy wróciłem? To nie, one są przy stacji benzynowej, właśnie się na mnie skupiają. Jak chcesz sobie... Chcesz sobie postrzelać, to chodź. Tak wiesz, pytam z ciekawości, czy pomocy chcesz. Ja sobie odjadę z tym po prostu. Dobra. A jest ich tumultum. To muszę tylko gdzieś z daleka zaparkować. Nasz gameplay próby przetrwania w świecie zombie. Ej, włączyć ci alarm. Ej, to po prostu są, wiesz, takie kawały w świecie zombie. No humor się zmienia nawet podczas apokalipsy, jakby nie patrzeć. Oczywiście. O kurwa, ile tu jest. Jedziesz czy nie jedziesz? Jadę, tylko zwrotność mi się trochę pogorszyła. Bo ja już z nimi tu krążę. Ale teraz je luruję. Ja wolę trochę odjechać. To się pospiesz. Możesz zaparkować tam, gdzie karetkę miałeś. Nie, ja sobie tu wykręciłem na główną. Że jest ich tam. Ja idę już, spokojnie. No strzelaj. I tak trochę tyły zabezpieczam. Tył! Gdzie uciekasz? Nie ma tak! Przeładować chciałem. Nie ma uciekania. Nie ma uciekania, powiedziałem! PvP jest wyłączone. Wyjmę tego, tylko rzeczy z plecaka, w sensie amunicję. A co ty kurwa robisz? Zabiłeś mnie. Walnij mnie jakoś, kurwa. No człowieku. We mnie walnij. Pierdziele, ale ty jesteś fajpus. Puszczaj mnie. Już. Wsiadłeś, dobra, leci. Ty w fajfusie, zasrany. Nie ma uchylenia, nie ma. Poczekaj. Taki dobry samochód psów w dupę. Nie ma uciekania.
Będziemy uciekania. Właśnie, sam żeś spierdzielił. No. Czekaj, gdzie ja tą amunicję wsadziłem, bo bym nie chciał przeładować. Nie, no tu mam. Co jest? Nie wiem, ja to tu muszę mieć. Ale co? Nie, bo klikałem R, żeby przeładować sobie, nie? No ale chyba podczas sprawdzenia nie możesz. Kurwa. Dobra, jednak się nie da. Ale co ty chciałeś zrobić? Jak próbujesz prowadzić na mój, to tak robi takie NIO samochodem. Takie NIO? Właśnie zobaczyłeś ten NIO. Po prostu nie możesz kierować wtedy. Ale jak jest prosta droga, to możesz. Ale jak się... O kurde. No i samochód, gaz. Tutaj to już pikuś. A jak się tam ten zielony podobał? Ja ci spalę, kurwa, tą karetkę, zobaczysz. Nie znasz dnia ani godziny. Wyszedłem z serwera. Przychodzę na następny dzień. Ej, gdzie karetka? Jak widzę tylko rupieć z karetki. Deviko, napisz F w komentarzu, jeżeli to obejrzałeś, a nie obejrzysz. Tylko masochiści to oglądają. Czyli 30 osób 21 czy 22 odcinkiem. A właśnie. Kiedy Cat Lady? Aktor. Musiałem. Dobra. Czekaj, teraz mogę przeładować? Nie, nie mogę przeładować. No i zepsuła ci się strzelba i bardzo ci tak dobrze. Nie wiem, chciałbym strzelić, ale tak... No to strzel. Tylko nie do mnie. Ani nie w mój samochód. Okej. Okay. Aktor. Strzel se w chatę. Okej. Okay. Zobaczymy, czekaj, zobaczymy, czy jakieś obrażenia zrobi. Chodź tutaj strzel. O, w tego Tyla. O tu. Widziałem, się przewróciłeś, czy... Że co? Nie, u mnie to ty w ogóle tu stoisz. A, no to nie, ja jestem tutaj. Będę przeskakiwał teraz, o. No, przeskoczyłeś. Dobra, rozładuję strzelbę. I to chyba Ktorinka kończymy za chwilę, nie? No chyba. Jest pytanie, czy coś jeszcze robimy, czy już... No, nie, dzisiaj już chyba starczy. Zresztą widzowie i tak nawet nie odczują tego. Dobra. Robimy końcóweczkę. Oj, dobra moi drodzy. Plan jest taki, że ogólnie niedługo zaczynamy sezon drugi, jeżeli chodzi o Zomboida. Dlatego niestety, ale nasza przygoda na tym świecie już niedługo dobiegnie końca. Ale żeby zbytnio się tutaj nie patyczkować z tym wszystkim, to po prostu zrobimy sobie dzisiaj taki większy eksplor. Ja już nie będę kończył domku, bo myślę, że jeżeli chodzi o domki, bazy i te sprawy, to oczywiście w drugim sezonie sobie tylko zrobimy więcej. A i myślę, że mniej będzie zanudzania właśnie przez to, że ja będę tam tylko siedział i nie wiem, rąbał drzewo i tak dalej. Myślę, że to może być dla was nudne. A jednak w drugim sezonie, jak będziemy już mieć po 5 osób i tak dalej, to szybciej to wszystko pójdzie. Dlatego dzisiaj właśnie z aktorkiem polecimy sobie na większy ekspo, więc aktor, przygotuj się mniej więcej. Dobra, chyba jedzenie musimy zabrać, bo to dłuższa wyprawa. Tak, dużo jedzenia. Ja te zegarki muszę jeszcze porozbrajać w sumie. Tylko właśnie, takie pytanie, nie? Jak już kończymy tą serię, to właśnie to będzie nasza ostatnia wyprawa w tą... Myślę, że tak.
Bo nie wiem, czy w sumie brać większość jedzenia, czy brać tak okazyjnie. To znaczy, nie musisz być całego jedzenia teoretycznie, ale no weź Czy nie? sobie większą ilość tego jedzenia. W sensie, bo wiesz, trochę drogi tam mamy, nie? No trochę drogi tam mamy, właśnie dlatego lepiej będzie sobie trochę to pozabezpieczać. Ty, czy my nie mamy żadnego śrubokręta? A nie, jest śrubokręt, nie widzę go po prostu. Dobra, może zrobię tak, że najpierw bierzemy moją karetkę, tą. W sumie, wiesz co, moglibyśmy wziąć ten mój biały samochód, co mi go dałeś ostatnio. On jest bardzo szybki. Znaczy tutaj karetka też jest dosyć szybka. A no to jak tak, to dobra, dobra, to tak robimy. Dobra, to tylko popakuję tutaj strzelby, łomy, maski i tak dalej. No właśnie, bo w sumie możemy się już pobawić tak bardziej, postrzelać trochę. No ja wziąłem całą amunicję do strzelby. No i fajno. Więc w sumie ja coś tam wezmę. Magazynki 9 mm, o. Trochę naboi również. Pudełko nabojów. Uuu, to ja będę miał z czego strzelać, panie. Do wyboru, do koloru. A żebyś wiedział. Koktajle Mołotowa też wezmę, bo ja bardzo lubię. Tak, to zabawa. No, co ostatnio się zabiłem w sumie nimi. I tak będziemy musieli się przespać i tak, więc... Dobra, pakuję każdą taśmę, żeby być jak najmniej obciążony. A, i jeszcze jak możesz, to weź wszystko ze schowka, wywali i tak dalej. Dobra. W sensie z twojego samochodu, czy... Nie, z tego, z twojej karetki. Żeby jak najwięcej, wiesz, odciążyć tego wszystkiego. Dobra, wyjmij magazynek. No to wyjmij. Może po prostu na tą stertę powyrzucam, bo i tak tutaj nie Tak, planuję. Tak, tak, tak. No, możesz to powyrzucać tam na stertę, nie ma problemu. Tak, to brak naboi. Otwórz pudełko. No i teraz tego jest. Ułóż magazynek. Zarepetuj, to jest... Może do słodka jakiś leki wezmę. Też możesz. Jak to moje zdrowie? No lipa, straszna lipa z tym zdrowiem. W sumie wezmę dwie torby lekarskie, w sensie i tak dalej tam do soft, jakby... No, telewizor, ty się dobrze będziesz bawił tutaj. No, przygotowanym trzeba być. Sobie maczetki pochowam w razie czego. Dobra, łom mam, latarkę mam, można jeszcze z jedną w sumie bateryjkę wziąć. Też jedną. Żarełko. Żarełko to trzeba wziąć. Biorę jeszcze groszek, owoce jakieś. Tam sobie nie żałuj tego, nie? Jeśli i tak mamy tego dużo, to w bagażniku. No. Albo pochowam te jedzenie i tak dalej do schowka, nie? W sumie też dobry pomysł. Jakieś leki. Rozumiem, że jedzenie schowałeś, tak? Albo czekaj, leki to może jednak do bagażnika. No leki w sumie nie będą jakieś tam super potrzebne. Chyba. Też zależy, bo na przykład jak masz takie, nie wiem, niepokój, a w sensie nie niepokój, tylko to co, jak jest dużo zombie, nie? To celność leci, to tam mówisz zawsze... Mówisz o panice. Dobra.
Wtedy celność leci i... Znaczy jakieś tam, wiesz, uspokajające i tak dalej mam, więc... znudzenie mi wpadło. O, zombiak chciał plecy zrobić. Raz? Mhm. No to menda. Wydawało mi się, że jeszcze jednego widziałem zombiaka, ale na szczęście się przewidziałem. Ja wiem, że ja nie powiem tego, powinienem tego mówić na odcinku. No to nie mów. Ale z sali wyszedł. A, no okej. Okay. Dobra, gotowy? Czekaj, pakuję tu chusteczki. Chusteczki. Co tu jeszcze? Tabletki. Dobra. No to chodź się prześpimy tak do godziny 5 i wyruszamy. Dobra. Tylko zamknij drzwi, bo widzę, że tego tałataństwa coraz więcej się tu kręci. O, jak się u mnie teleportowałeś dziwnie. Ale w drugim sezonie będzie dużo ciekawych. No na pewno. Tam fakt, że będzie nas tyle, to już naprawdę. No i będziecie mieć perspektywę z dwóch różnych obozów, więc to też będzie co innego. Myślę, że będzie znacznie ciekawiej. No i też ustawienia, jeżeli chodzi o zomboida, będą ciekawsze. Już nie będzie powolonych zombie. I nie będzie już braku zombifikacji. W tej chwili już bym na pewno umarł, co prawda. Co prawda i tak mam brudny bandaż, ale... A modziki jakieś będą? Co będą? Jakieś mody? Coś będzie. Coś sobie tam ogarniemy. Lekki ból. Niedobrze. Muszę sobie jeszcze więcej szmat wziąć. O ile jakikolwiek mam. Nie wiem, czy tego nie wypieprzyłem. Dobra, zombiaków sobie będę brał. To co, aktor? Pora na przygodę? No, oczywiście. Ostatnią i najlepszą. Ostatnia, najlepsza przygoda. Ale ty prowadzisz. Ostatnia przygoda, ale ja prowadzę. No, mi powiedzieli, że zdobyłem swoje prawko w chipsach, że sam przyznałem w sumie. To dodatkowo wezmę przeciwbólowe, czy pakowanie, wszystkie do... Okej. Okay. Czekaj chwilę, wezmę jedną sztukę, bo... moją postać coś strzeli po kawałku drogi. A. Dobra, to od razu bandaża powymieniam. Ja sobie tu lekkie porządki zrobię, bo też mam pierdolnik. A gdzie jedzenie schowałeś? W plecaku mam, mogę poprzekładać i... Wydawało mi się, że coś słyszałem. W sensie co dokładnie? Nie, wydawało mi się, że zębiaka słyszałem. Ale chyba nie. Dobra. Całe jedzenie jest tu pochowane. Dobra, tylko jak tu jedziemy? W tą. Dobra, w tą, dobra. Ja sobie przy okazji amunicję powkładam.
No właśnie słyszę, że wyjmujesz, wkładasz tam. Nie, ja ogólnie otwieram paczki z amunicją i staram się sobie magazynki powkładać. Ja mam tylko jedną strzelbę tą. No tak, ale ty tam chyba w strzelbie nie masz magazynków. Nie wiem, jakby. No nie, nie masz magazynków w strzelbie. No nie, tylko pociski i to tyle. Ciekawe, nie mogę tu... A nie, mogę włożyć, dobra. Masło się odpalił, coś się... No. Aktor, odcinek, odcinek. Okej? Okay? Wiem, tylko myślę, która trasa. Czekaj, już ci mówię. Tutaj prosto, następna będzie zakręt. W sumie też prosto zakręt. I dopiero na skrzyżowaniu w lewo. Tylko się boję, żeby na jakiś prosty silnik nie zgasł. Też tak, że z tym samochodem jest? Nie wiem, w sensie on jest dobry, nie? Tylko on potrafi w losowym momencie tak zgasnąć sobie. W takim razie tam już silnik ładnie sobie po dupie. Czekaj, czy tam nie było mojego samochodu rozwalonego? I tu aktor widzę, że coś spawałeś już. Rozbierałeś te złomy? Zgasł. No część samochodów. Ale dużo palnika idzie, nie? Uuu, nie, to tu jest ta horda z moim samochodem. Aktor, coś ty zrobił. Tu jest Mongolia. Ty, i gaśnie samochód. I tak zaraz pewnie będzie. Co, aktor? Ja myślę, że to jest czas na... Oczywiście. Ups. Przejdź do tyłu. O, tu. O, prosto tutaj. Tu prosto. O, dokładnie. Dobrze. Prosto i w lewo delikatnie. Aktor, to jest twoja czasówka. Właśnie uruchomiłeś tykającą bombę. Ale jak wesoło jest. Dla takiego kierowcy niezbyt. Uważaj. O kurwa, dobra, i przesadziłem chyba trochę. Nie pomyślałem, że tu będzie jeszcze większy Saigon. To jest najlepsze. Kurwa, drzewa podrosły. Musisz tą stroną podjechać. Zgasł? Nie rób se jaj. Jakbyś jeszcze zaklinował. Oj, wzięcie tej karetki to nie był dobry pomysł. Dobra, włączaj syrenę. As you wish. Hej, na sygnale, już wiem jak nawet nazwę ten odcinek. Na sygnale do miasta. Widać, że chamy na drodze nie rozstępują się. Miał być tu korytarz życia zrobiony, a nie. Żebyśmy się pchali, jak świnie. Z tego stresu to moja postać zgłodniała. O, piwo w puszce, no tak. Specjalnie zabrałem dla idola. To idol już wypije. Oj, głód mi od razu spadł. Ale puszki to ja nie chcę. Dobra, wiesz co, wyłączę dźwięk, bo myślę, że to może być irytujące na odcinku. Ja powinno być radio i puszczane go, chyba stres jak to pół śpiewałem tylko. O matko.
Dobra, ogólnie tak. Łom odstawię na razie do schowka, bo myślę, że nie będzie mi potrzebny. Chodźmy, łom mamy w bagażniku. W sensie A. No to niepotrzebnie go brałem w sumie. Znowu z gazu? Serio? Jedziemy. Ja się cieszę, że on nie zgasł, jakby coś naprzeciwko było. No, w sumie. Chociaż jeszcze nie mów hop, bo znów zgasły. Dobrze, że go da się odpalić podczas drogi. Ej, to musi mieć tragiczny silnik już w tej chwili. Nie wiem. Na sygnale. No już jestem zmęczony, naprawdę. No i właśnie, jeżeli chodzi o nowy serwer, to również senność będzie wyłączona, no bo przy 10 osobach naraz się położyć spać, to też będzie cud. Więc senność oczywiście będzie wyeliminowana, aczkolwiek zmęczenie samo w sobie, typu tam zadyszki, nie zadyszki, oczywiście będą dalej, więc w końcu funkcja odpocznij będzie miała swoje zastosowanie tutaj. I funkcja skradanie też będzie miała swoją tak. funkcję. No bo ogólnie exploring będzie dosyć przejebany. No chyba, że ktoś się chce zabawić. Życzę powodzenia. Aktor, czy ty musisz wjeżdżać we wszystko? Deviko prosił. Będziemy zapieprzać na piechotę, zobaczysz. O, nowy rok, już gdzieś fajerwerki puszczę. U ciebie na dworze? Nie, tutaj ktoś, był taki dźwięk. No nie słyszałem tego. Może ja fajka paliłem po prostu. Ja sobie tutaj cmokam co jakiś czas elektryka. I taką bombę walnęło. Ale nie, to nie ja raczej. No kurwa, już zmęczenie, znaczne zmęczenie, no pojebało cię chłopie, ty jedziesz samochodem, się nie męczysz. Naprawdę, jeżeli chodzi o to zmęczenie, tutaj to jest przerąbane. No i ból. Świetnie, jak tak to cię nic nie bolało. Musiał przejechać. Nie wiem, czy te antybiotyki coś mi pomogą na tą ranę, ale... Ty, no ja już nie mogę się tłuc, już mam znaczne zmęczenie. Uważaj! Ja nie wiem, aktor, ty jedziesz na maksymalnym zbliżeniu? Na maksymalnym? Oczywiście, żeby tylko się przybił obejrzeć. No to i ja naszym widzom pokażę, jak ty jeździsz. Chwila, jest coś do picia, bo nie mam. Piwo wypite. Puszka po piwie została. Czekaj, no zatrzymam się na chwilę. Ty, no już mam ryzyko omdlenia, no pojebała tą postać. No tak, siedzimy w polu. Syrena co prawda nie wyje, ale... Znaki świetne, dajemy maksymalne. I zgasł. Więc tak, kierunek północ, aktorku. Kierunek północ, omijamy całkowicie to nasze osiedle, które próbowaliśmy wtedy lutować. I zobaczymy, co jest na końcu mapy. Czy w ogóle jest tutaj koniec mapy? W sumie tego jeszcze nie testowaliśmy w tej części, że tak powiem. Chcesz dojechać teraz na koniec mapy, tak? No chcę zobaczyć, co jest na takich maksymalnych obrzeżach mapy. Czyli nie zatrzymywać się tu przy mieście, tym... Nie. Jedź cały czas prostą główną drogą. Właśnie mogę przespać na przykład teraz. To by było cudowne.
Uważaj. Aktor, ty jesteś ślepy. Nie, po prostu nie chce mi się wymijać. Ale tobie zaraz silnik siądzie, chłopie. Ej, tu slalom zrobiłem. Zrobiłeś, bo już wolno jechałeś. Prawo. O, prawo, no. Nie przywal. Chyba nie przywalę. Zaraz się zatrzymasz i sprawdzę, ile zostało na silniku tutaj w ogóle. Nie za dużo. Dobra, zatrzymaj się. To musi być porażka w tej chwili już. Silnik 26%, chłopie, maska 0. Ty każde uderzenie już walisz w silnik. No cóż, no. Szukamy innego samochodu, aktor. A ty nie możesz samochodu na krótko odpalić, co nie? Nie. Ja wiem, że ty chcesz tą karetkę zabrać. Ale jeżeli to już jest końcówka serii, to i tak ci nie powinno zależeć. Nie, tylko trzeba rzeczy poprzekładać. Nie przywal, bo będziemy ganiać na piechotę. Wolno, ale omijaj. Czy sobie te sygnały też wyłączę, bo to jest ryzyko. Fajna zabawa, ale niestety znów ci zgasili. Ten włócznią przebity. Znów ci zgasł silnik. A który ja się tłuc nie mogę, tylko to ci chcę przypomnieć. Bo to może być za chwilę krótki odcinek. No. 10 minut. Nie, to już 23. W sensie już 23 mam nagrywania. Po przerwie. Jak tutaj mamy przez miasto tym przejechać, to się lewo. Nie będziemy jechać przez miasto. Idziemy teraz główną drogą. Tylko omijaj. Już wiem, że następną bazę, jeżeli będziemy grać na drugim sezonie, to robimy gdzieś koło rzeki. No i oczywiście będzie trzeba jakieś mapy podogrywać. Uwaga. Tam już te 20% tego silnika zostało. Ostrożnie, aktorinko, ostrożnie. Będzie powtórka z tego miasta, co mnie wtedy pogryzły i zjadły. O, tu już nie byliśmy. Nowe tereny. Uwaga. Można by było sprawdzić. Ale czy chcemy? Samochód musimy zmienić, aktor. No wiem, wiem, tylko zazwyczaj to policyjne są takie. Ale ty możesz chyba na krótko. W sensie one zazwyczaj pod stanem są takie. Do dupy.
Tam kogoś zjadły przed chwilą. Ale ile ty masz w ogóle w baku? Nawet nie wiem. Żebyś teraz ci nie zgasł, bo nie masz tej benzyny. No to się módlmy. Uważaj samochody. Chcemy któryś sprawdzić? Może. No dobra. Ale bierzesz ich na siebie, głównie. Na siebie, nie na mnie. Ja go będę do usanej śmierci tłukł. No ale mi się wydaje, że te samochody to będzie lipa. Tu w ogóle jest... Stan silnika czerwony, nie? To dobrze. Na krótko nie odpalę. Tutaj ktoś mówił, że da się kluczyć wszystkie drzwi łącznie z bagażnikiem. Daj mi wejść, zobaczę, czy to w ogóle przejdzie. Jak chcesz, to otwórz. O, jakoś się to otworzyło. Nic nie ma ciekawego. Dobra, spróbuj. Zobacz jaki jest stan, bo nie wiem czy próbować. Tak, już patrzę. O, stary! Nawet nie próbuj. Takiego dramatu to ty nie widziałeś jeszcze. Już wiele tutaj było, tak. Czekaj chwilę, ja sobie tylko szybko podrę co po niektóre rzeczy. Dobra, na razie mi starczy tyle. Raczej do końca mapy to damy radę dojechać. Myślę, że... A, w sensie, że z paliwem? Mhm. Pytanie, czy z silnikiem? Z tym już raczej nie. Na północ. No, czyli to. Mhm. Robić dojechał do miasta. Uważaj. Domek jakiś. Nie wiem, chcemy do niego zapytać. Dawaj. Tam samochody są na wprost i zombiaki. Takim nas jeszcze chyba nie było. Co to jest? Podest? Czy wygląda przynajmniej jak jakiś obóz? No, obóz. Ale nic tu nie ma. Tutaj też jakiś nie ma wielki. Tutaj nic nie ma dosłownie. Znaczy tutaj to mamy domki w tamtą stronę. Poopuszczane, ale domki. No tutaj trochę nawet było. Czegokolwiek. O. Dobra, lecimy dalej na północ, aktor. Dobra, to czekaj, tu to są jakieś wezmę by tłuk. Gdzie ty jesteś? A tu? Tu na hita poszły. Ja nie wiem, dlaczego twoja postać jest taka wyspana. Samochody też widzę, czy lipa.
Na jakichś parkingach szukać i tak dalej. O, rozwidlenie. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo chyba. Teoretycznie w stronę morza. No i akurat zakręt na lewo. I oczywiście co? Tam z tyłu coś było. Chcemy tam coś jechać, czy dalej? No właśnie nie wiem. Dobra, jedź prosto. Uważaj. Uważaj. No wprost zombiaki, uważaj. No wprost kolejne. Jeszcze jedne. Jeszcze jeden. O, jeszcze dwa. Serio, aktor. Dobra, to ja sobie full zooma zarobię, to będziesz mi kierował. Uważaj, zombiaki. Dużo. Dużo. Dobra, czysto. O nie, jeszcze. Dobra, ale to na brzegu. Jak będziesz koło środkiem, spoko. Uważaj, na środku 3. Jeden jeszcze w środku. Blokady! Uważaj, nie da się przejechać przez to. Trzeba ominąć. Ja to przyjebałem raz. Drewniane płotki, a nie da się ich rozwalić. O! I to nie, ale to nie jest granica, granica, bo tam jeszcze zombiaki są. To się da, ale to lasem. No to trzeba je wyciąć. Dobra, może trochę. Wysiadamy tu, wybijamy, czy... No jak mnie nie pogryzą, to trochę ich jest. Więc aktor, ja nie wiem, ja jestem naprawdę zmęczony na max, więc... Spróbuję tylko trzymać, jak coś to... No wiesz, z pojedynczymi sztukami to bym sobie dał radę bez problemu raczej, ale... Ja mogę tłuc i tłuc i tłuc i tłuc. No, ty jest sprzątnąłeś na hita. Ja mam tak słabą spostrzegawczość w tej chwili, że to jest dramat. No, ja sobie utłukę i tłukę i tłukę i tłukę i tłukę. Szybki research. No ale po pysku maczetą, ona nic. Chcemy iść tam dalej? No ja bym chciał zobaczyć, co jest za tą słynną bramą. To chodź tam. Mi się wydaje, że to jest koniec mapy. Takie mam wrażenie. No nie. Ale zombiaków jest tu co niemiara, aktorinka. O, czyli nie gadałem. A, no to ja już koktajl mołotowa tutaj biorę do ręki. No dobra, tłuczcie. Tłucz, tłucz. Wyposaż dodatkowy. Mów mi, gdzie chcesz je bi. Te pojedyncze sztuki się nie opłaca. Tu jest jeszcze jeden. Nadal nie pamiętam, jak te koktajle działały. Czemu z nim wziąłeś jako dodatkowy? O. Wiesz, w razie czego mamy palnik, możemy tam rozciąć bramę i przejechać tym. Samochodem, nie? Mhm. No aktor, trochę ich zlurowałem. To jest najlepsze. Uuu, aktor! Trochę ich tu idzie. Po prawej też masz. Chyba, że strzelba. Nie wiem, czy nie będzie trzeba.
To biegnij. Ja idę przygotować broń. Najgorsze jest to, że tu też są zombiaki. Wolololololololo. Zobaczymy, czy się las spali. Jak przy tym zapalniczka spierdziela. No nie, moja spostrzegawczość to jest tak zjebana. Aktor. Ło! On jest upośledzony! Aktor, to nie był dobry pomysł. Tak. Siadaj szybko do samochodu. To jest taki problem, że ja biec nie mogę. Siadaj na ten drugi. Na pasażera. Gdzie ty jesteś? Dobra, już po mnie. Ugryzły cię? Kurwa. No nie. Przeżyłeś się. Udało ci się przeżyć przez jeden miesiąc, 6 dni, 5 godzin. Dobra, to na pochybel skurwysynom, ja to wyginę. Kończymy w tym momencie. Drugi odcinek był. Za aktora. I samochód mi zgasł i chyba się już rozwalił do końca. No to co, no to rest in peace. Powiem ci tak, ten koktajl Molotowa jest useless w chuj. Broń też jest bardzo useless, jeżeli się nie ma opanowania w tej broni. Jeszcze walczę. Co ci się dzieje? Czemu ty tak kulejesz? Poparzenie, Udo. Nie. A, umieram już. Dobra, zagryzły mnie. No i kochani, w ten sposób kończymy pierwszy sezon Project Zomboid. Ale było ciekawie, no. No, mnie jeden miesiąc się udało przeżyć. No i 15 dni, gdybym wiedział, że się da jednak wyleczyć z ugryzienia, to pewnie by inaczej to wyglądało. No ale niestety. Ale na pewno one się bardzo długo palą i nic im się z tego nie dzieje. Ja delikatnie tylko kopnąłem zombiaka i już byłem poparzony, już nie mogłem biec. Ja. Tam ugryzieni nie mogą być. No właśnie. Tak czy inaczej, moi drodzy, no odcinki mamy chyba jakoś do 5 czy 6 lutego, to dopiero teraz będziecie widzieć właśnie, jak mówię, 5-6 luty. Jak nie później nawet, bo możliwe, że to jeszcze będzie później. I myślę, że jakoś tak 15 lutego zaczniemy, można trochę wcześniej, zaczniemy sezon Project Zomboid 2, gdzie będziemy już podzieleni na dwie grupy. Ale tymczasem dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro Saktor. No. Trzymajcie się. A po nas, jak widać, zostały tylko popioły. Hej, hej!